Amen. Kolejny fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 14, wersety 7-11. Przypomnijmy sobie, że Jezus jest w domu faryzeusza na sobotnim posiłku. Wczoraj słyszeliśmy, jak uzdrowił chorego na wodną puchlinę. Teraz opowiada faryzeuszom przypowieść, bo widzi, że wybierają sobie pierwsze miejsce u stołu. To jakaś wielka pokusa człowieka, myślę, że każdego z nas, by ciągle szukać pierwszego miejsca. A w życiu nie chodzi o to, żeby szukać pierwszego miejsca, aby żeby odkryć swoje miejsce, własne miejsce, swoje powołanie. Mówimy, że ta pokusa jest od zawsze. Pamiętamy z Księgi Rodzaju, jak szatan kusi pierwszych rodziców, żeby oni mieli pierwsze miejsce, żeby byli jak Bóg. A w Jezusie Chrystusie Bóg wybiera ostatnie miejsce. I gdy będziemy szukać ostatniego miejsca, to spotkamy tam Boga. To nie my mamy się wywyższać, ale to Bóg, gdy będziemy, i użyjmy tego słowa, pokorni, On nas wywyższy. I tego uczy Pan Jezus nas, uczył swoich uczniów. W Ewangelii Świętego Łukasza nie mamy tego spotkania z uczniami Zebedeusza, którzy proszą, aby zasiąść w królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej stronie Jezusa. Ale w 22 rozdziale, miejmy nadzieję, że dojdziemy do niego, jest podobne wezwanie, że mają być jak najmłodsi, jak ci, którzy usługują sobie nawzajem. Czy wreszcie, gdy bierzemy ten przepiękny hymn Maryi Magnificat, mówi on o tym, i tak żyła Maryja, że trzeba być pokornym, bo wtedy pozwalamy działać Panu Bogu. Szukać własnego miejsca, odkryć moje miejsce w życiu, w relacjach z drugim człowiekiem, w pracy, w kościele. Chcemy się wpatrywać przede wszystkim w Jezusa. I o tym przepięknie mówi list do Filipian, gdzie święty Paweł używa takich to określeń. Jezus Chrystus, choć istnieje w postaci Boga, nie za łakomy łup uznał być na równi z Bogiem, lecz ogołocił się, przyjąwszy postać sługi, zacząwszy istnieć podobnie jak ludzie, z wyglądu postrzegany jak każdy człowiek, uniżył się, stając się posłuszny aż do śmierci, śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg go wywyższył i dał mu imię, imię nad wszelkie imię, aby na imię Jezusa ugięło się każde kolano istot niebieskich, naziemnych i podziemnych, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus Panem ku chwale Boga Ojca. Piękny tekst i piękne to tłumaczenie, gdy mowa jest, że Jezus nie był łakomy na łup pierwszego miejsca, być na równi z Bogiem. Pięknie, bo rzeczywiście ta pokusa dotyczy każdego człowieka. Jak się uczyć pokory? Dowiemy się jutro. Pokory uczymy się przez hojność wobec innych ludzi. I postaram się pokazać jutro, jak ten dzisiejszy tekst i jutrzejszy pięknie się razem komponują. Amen.